mrówki. Niestety często zwracamy na nie uwagę dopiero wtedy, kiedy mrówki zaczynają wchodzić na drogę. A tak naprawdę są arcyciekawymi stworzeniami. Ich zachowania bywają wprost niesamowite, a filmiki, w których mrówki sprytnie wykorzystują napięcia powierzchniowe wody, podbijają internet. Na świecie występuje około 12 tysięcy gatunków tych stworzeń, a w Polsce około 100. Nauka, która jest im poświęcona, to myrmekologia. Zwierzęta te są na tyle fascynujące, że niektórzy zakładają w domach formikaria, aby życie tych owadów podglądać. Moją uwagę mrówki przyciągnęły, kiedy obserwowałam różne gatunki chabrów, poświęcając oczywiście tradycyjnie uwagę pszczołom. Jednak nie mogłam nie dostrzec, że bardzo często na kwiatach różnych gatunków chabrów pojawiają się i mrówki. Co je tam sprowadziło? Dlaczego tak uparcie potrafiły obszczypywać nogi przylatujących owadów? Nawet wielokrotnie od nich większe trzmiele nie miały szans i musiały często odlecieć, kiedy mrówka uszczypnęła je w nogę. Dlaczego mrówki chciały być niepodzielnymi władcami chabrów? W diecie mrówek jest obecny zarówno pyłek, jak i nektar. Właśnie dlatego tak zawzięcie broniły swojego źródła pokarmu, no i chciały mieć tę stołówkę na wyłączność. Dodatkowo chabry pozwoliły mi zaobserwować i ujawniły właśnie też pasterskie zdolności mrówek. Często na chabrach pojawiają się mszyce, które produkują słodką spać. Ogromny przysmak mrówek. Dlatego w swoim interesie mrówki podejmują się ochrony mszyc przed drapieżnikami, na przykład takimi jak biedronki, które chciałyby owe mszyce skonsumować, a które dla mrówek są niezastąpionym producentem ich smakołyków.